Witam w kolejnej części testu lutownicy gazowej firmy Toolcraft PT150. W tej części pokażę Wam, jak odpala się tą lutownicę i zamontuję, odmontuję i zamontuję element z płytki drukowanej. Dobra, na początek powiem, że lutownicę załadowałem gazem firmy Ronson. Tani gaz do zapalniczek za 7 zł, 300 ml. Lutownica ma taki wskaźnik tutaj napełnienia, można sobie zobaczyć. Mamy tam trochę tego gazu, ale pewnie nie zobaczycie tego na kamerze. No ale załadowałem ją wcześniej, więc będziemy mogli lutować. Dobra. Wysuwamy nóżkę, bierzemy nasz zapalnik, włączamy lutownicę w stan on, słyszymy gaz, odkręcamy trochę zawór. O, lutownica się zapaliła, jak widać. Czekamy teraz parę sekund, aż lutownica się nagrzeje. Tutaj w międzyczasie pokażę Wam, że spróbuję odmontować może tutaj ten element, kondensator z brzegu i zamontuję go zaraz z powrotem. Możemy sobie sprawdzić, czy lutownica już jest nagrzana cyną. Cyna, jak widać, się topi. Jeszcze chwilę poczekamy. Jeszcze trzeba troszkę poczekać, bo nóżka pod większym naciskiem się chowa. Rozkręcimy ją bardziej, aby szybciej się nagrzała. Dobra, no to zaczynamy. Zaczynamy odmontowanie elementu. Dodam trochę cyny, aby łatwiej było rozpuścić starą cynę. Jak widać, cyna się ładnie rozpuszcza. Mam nadzieję, że to widzicie. Ja teraz odessam starą cynę. Zobaczmy, czy element już wyskoczy. Niestety nie. Trzeba go troszeczkę nagrzać, aby wyskoczył. Może spróbuję jeszcze. Podgrzać nóżki. Może cyna się nie rozgrzała aż tak bardzo przy takim szybkim teście. No, jak widać, tutaj już element się dosyć mocno rusza. No, można go było wyciągnąć. Widzicie, płytka jakoś nie jest mocno naruszona. Czyścimy sobie grocik. I teraz zamontujemy ponownie element.
już się trochę kończy gaz. O, trochę zmniejszymy. Jest lepiej. A teraz spróbujmy ładnie zamontować z powrotem element. Cena się rozgrzewa. Jedna nóżka została zamontowana. I drugą nóżkę mamy zamontowaną. No niestety temperatura spadła. Dobra, poprawimy troszeczkę nóżkę. Dobra. Tak oto przylutowaliśmy, znaczy odmontowaliśmy i zamontowaliśmy z powrotem element. Jak widać było to całkiem szybkie i proste. W następnej części pokażę Wam jeszcze jakieś elementy, które będę odmontowywał lub przymontowywał, więc zapraszam do następnego nagrania.